chłopy mnie nie widzą totalnie. To jest pay to lose skin? Chyba pay to win! Ostatnio Epic Games wypuścił nowy skin, który nazywa się Chłopiec do bicia. Wygląda jak taki worek treningowy i przypomina mi Mangyanga z Silk Roada. Na nodze ma napisane pay to lose, czyli zapłać, żeby przegrać. Jest on mega widoczny i w dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie, czy tak naprawdę tym skinem idzie wygrać jakąś gierkę, czy też nie. A sam plecak jest przekozacki, ponieważ zapisuje ilość naszych fragów na plecach. W dzisiejszym odcinku postaramy się zrobić ich aż 100 i zobaczymy, co się stanie z tym licznikiem, który znajduje się na plecach. A teraz chciałem ogłosić wyniki konkursu na 2x50 zł PSC. Te dwie oto osoby wygrywają, odezwijcie się do mnie na maila, mail macie w opisie. Ja wam serdecznie gratuluję, a w dzisiejszym odcinku, moi kochani, tak się zastanawiałem, co by wam tutaj wręczyć. Mam przekozackiego nowego droida, którego dostałem od Epic Games, jeszcze jest zapakowany. Jest to zdalnie sterowany droid, którym sterujemy przy pomocy pilota. I on tak u mnie stoi i się kurzy i pomyślałem, że no fajnie by było wam go rozdać. Ja tego droida oczywiście też podpiszę, więc mi się wydaje, że to jest spoko konkursik. Wiecie, co musicie zrobić, nie? Łapka, subik na kanale, kodzik Farrer w sklepie, a wyniki konkursu ogłoszę w następnym odcinku. Moi drodzy, jesteśmy w laboratorium bojowym. Przygotowałem 5 staków po 20 botów. I to tych wrogich botów, za które możemy zdobywać fragi. I zobaczymy, co się stanie z moim licznikiem na plecach, który na chwilę obecną wskazuje jednego fraga. Co się stanie, jak przekroczymy 100 fragów? No jestem mega ciekawy. Bierzemy te wszystkie złowrogie boty i tu zbudowałem im taki inkubator, nazwijmy to, gdzie będę ich wyjaśniał. O, właśnie. W ten sposób. Dobra, moi drodzy. 10 fragów. Aha, ta druga liczba nam się zapala. No dobra, mega ciekawe. Spójrzcie na moje plecy, mamy 12 fragów i się dwie liczby zapaliły. Okej. Dobra, moi drodzy, ostatnie 10 botów, 90 fragów. No jestem mega ciekawy, co to będzie. Jak ten licznik będzie wyglądał? Czy się dostawi kolejna kratka po prostu? I będę miał 100 fragów na plecach? Czy po prostu, nie wiem. Wow, 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 wow! Ten bot prawie mnie zabił przecież. Dobra, wypijmy kewy. Jak ten bot mnie trafi 2x60... Dobra, to się nie wyłożę, na szczęście. Oni mają szare M-ki, więc na easy. 96! 97! 98! 99! I uwaga, moi drodzy! Jak obstawiacie? Bo ja nie mam pojęcia. Let's go! Go! 100 fragów! Co? Co? Zero? Jak zero? To powinna kolejna kartka spaść. Po środku na przykład. Zero dodać, a żółta jedynka. Czekaj. Nie no, licznik kręci się od nowa. To jest jakaś porażka. Dobra. Zagrajmy mecz i sprawdźmy, czy na pewno ten skin jest pay to win. Albo nie, pay to lose. Co jest, gościu? Podobam ci się? Zobaczcie, jak podskakuje. Jak chłopy nie wiedzą, o co chodzi. Halo! Każdy chce mnie bić. No przestańcie, no przecież to jest tylko skin pay to lose, a nie pay to win, no. I tak przegram, i tak, więc no dajcie spokój, co? Dobra, let's go, lecimy z gierką, lecimy na piszczącą puszczę. Albo może w sumie mini agencję pierw zróbmy? Mi się wydaje, że agencja będzie better. Let's go. Gdzie chłopy lecą? Na puszczę, nie, ten na agencję. Dobra, lecimy na agencję. Chłop nie mógł się zdecydować. Mam nadzieję, że znajdziemy od razu jakąś fajną broń. Mimo, że mieliśmy słabszy lot, to i tak podejmujemy wyzwanie. Będziemy walczyli z tym chłopem. Halo, panie, gdzie pan? Gdzie pan? Gdzie pan? Gdzie pan? Gdzie pan? Gdzie pan? A, najdziki, ta? Szczwany lisek. Masz szczęście, byku, że nie mam ammo do PM-a. No gdzie on się schował, ten wariat? Nawinął stąd? Leczy się bandażownicą u góry. No wziął mi nawiał, no ja dziękuję. Dobra, przebierzmy się i weźmy jakąś broń. A tak myślałem, że będę miał pierwszego fraga, a tutaj chłop wziął i uciekł. Jeszcze helikopter skądś miał, no nie wiem, nie mam pojęcia, co tu chodzi. O! I o to chodzi, o to chodzi. No to mi się podoba, taki lód to ja mogę mieć, żeby grać gierkę, lecimy. No dobra, jestem w strefie, ale najgorsze jest to, że nikogo nie widać! Niebieska pompa? Tak po prostu tutaj?
Komuś rozwalili helikopter. Kewy jakieś, please. Dobra, są kroki. Dobra, mordeczka, poczekaj. Tu nam się chłop zawieruszył trochę. Tak. No niestety, trampoliny za mocno rzucał. Zwariował troszeczkę. Mi się wydaje, że to taktyka na ten mecz jest taka. Trzeba troszeczkę powyzywać gierkę, że nie ma przeciwników i nagle się pojawiają. Dobra, przejdźmy się do mojej ulubionej skrzyneczki. Tam na 100% znajdę jakiegoś kiewika. I tam widzę z przodu w ogóle drop leci. Jeden. I tu kolejny? Ta. Na dachu jest drop. Nie, za dachem. Dobra, tam też się przejdziemy. Może przy okazji ten drop zwabi jakiegoś gracza, z którym będę mógł się postrzelać. No i widzicie, ta skrzynka jest nigdy nie otwierana. No i Scarrington wypadł, ale ja go nie chcę. Ja chcę swojego złotego z gumą. Dobra, ten drop jest mój. I nie ma, że boli. Dobra, chłopa widzę. Obity. Dobra, przeładujmy sobie snajpę. Leżysz! Kolejny frag na koncie Farela Essa. Czy ktoś mnie podjeżdża? Oczywiście, że tak, i trzeba uciekać, a ja zostawiłem swojego skara. Aj. Goni mnie chłop? Ale chłop nie wie, że ja tutaj mam skara. Chodź. Ach. Ani razu? Serio? Wow. Ej, take it easy, tak? Nie no, tamten mnie podjeżdża. Ten mnie chce bić. Aha! Fail roku. Czyli on mi tego lunchpada już zniszczył. Dobra. On myśli, że ja uciekłem. Dobra, nie widzi mnie chyba z tymi deskami, co? Leżysz, gościu. No a im bocie Hitman, traf coś Hitman. No nic nie trafił ten Hitman, najgorzej. Wiecie co, przez chwilę myślałem, że nie mam maców, a ja miałem maca, się nie spojrzałem. Dobra, tak bym go zabudował, okej. Okay. Szkoda! Pora lecieć do strefy, let's go! Gdzie będzie strefka? Tutaj, tak? Czy mam jakiegoś chłopa w pobliżu? Niestety nic nie widzę. Jesteśmy w strefie, jeszcze troszeczkę i będziemy zaraz w strefce. Okej. Okay. Tutaj na początku się zbudujmy, zobaczmy. O co tutaj chodzi? Ja jestem botem oczywiście, więc... Nie trafiłem go! Jakim cudem ja go nie trafiłem? On był na muszce. Jezuniu. Stań, teraz tym razem tego... Dobra, jednak popsułem. Myślałem, że się wychyli. No nie, no dlaczego tak wysoko się budujesz? No miałeś się wychylić. No niestety. Trzeba spadać. Dobra, jestem tutaj w krzaku i tego chłopa mogę trafić, jeżeli mi się uda go sfokusować. Nie no, nie widzę go. Prawie miałem go na muszce. Mordziaty, wychyl się, please. No, dawaj, wychyl głowę. Leżysz! Kolejny frag! Na koncie Aimbota, pięknie. Ale zdążył zamknąć okno!
Ja dziękuję, on zamknął okno, a dostał kulę. Co? Nie no, to jest coś pięknego. Nie no, widać mnie. Przypał totalny. Kto do niego wali? Ten chłop? Jakby ta aura otworzyła okno, to by dostała bułę. Chłopy mnie nie widzą totalnie. To jest pay to lose skin? Chyba pay to win! Czy mi się to uda? Ale trzeba się zabudować w końcu. Mogę nawet to ugrać na strefę, bo mam 95 HP, więc mogę zacząć się leczyć. Co on tam tworzy u góry? Nie mam kompletnie pojęcia, o co chodzi. Chłopaki chyba się budują gdzieś u góry. Dobra, walą do mnie. Jak do kaczek. Jeszcze nie. Sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden! Pay to lose? Chyba pay to win. Więc polecam ten skin, jeżeli chcecie oczywiście go kupić, bo moim zdaniem jest naprawdę fajny i ten licznik na plecach jest przekozacki. Jak widzicie, moi drodzy, ten skin nie jest pay to lose, tylko bardziej pay to win, ponieważ rzadko ten skin występuje na polu bitwy i ludzie mnie w ogóle nie widzieli. Może myśleli, że jestem jakimś znakiem świecącym w Fortnite'cie? Nie mam pojęcia. Fajny meczyk moim zdaniem. Wydajcie znać w komentarzu, czy kupiliście ten skin. Nie zapomnijcie wziąć udział w konkursie na Droida, ponieważ jest to odcinek z Droidem. A ja z wami się już żegnam. Możecie dać jeszcze w komentarzu znać, jaki chcecie zobaczyć kolejny challenge. Albo jaki chcecie zobaczyć kolejny tryb. Czy zdradziecki chowany, czy murder mystery. Dajcie znać, a ja z wami się już dzisiaj żegnam. Trzymajcie się. Cześć!